Was w kolejnym odcinku DNA Studio, Patryk Boro, Margareta Owczarz. A dzisiaj jak zwykle u nas się będzie dziać bardzo, ale to bardzo dużo, ponieważ w naszej kuchni będzie jak zwykle smacznie z Patrycją Rygusiak. Dowiemy się również, czy rozmiar ma znaczenie, jak można łączyć ładne neony oraz jak można łączyć trening fizyczny z treningiem psychicznym. Ale zanim przejdziemy do naszej kuchni, z nami już jest Filip Herduś oraz mistrz świata w boksie Paweł Kołodziej. Witamy chłopcy. Cześć. Witamy serdecznie. Rozmawialiśmy przed chwilą, zanim jeszcze zaczęliśmy nagrywać, o przypadku Andrzeja Gołoty, że gdyby miał to wsparcie psychiczne, tego nie wiem jak to nazwać, trenera mentalnego, czy no to wtedy też by mu dużo lepiej szło. Byłby dłużej na szczycie? No zdecydowanie zbyt mała grupa polskich sportowców korzysta z pomocy mentalnej. Teraz to się coraz takie popularne zrobiło ostatnimi czasy i ludzie sobie zdają sprawę, jak to ważne jest. W Stanach to jest trener mentalny, to po prostu od wielu lat już to była norma. W Polsce ciągle tego brakuje do dzisiaj, no ale na szczęście budzimy się w tym kierunku i to jest nieodzowny element po prostu przygotowania do walki, czy przygotowania do startu jakiegokolwiek. Trener mentalny to jest w dzisiejszych czasach, gdzie są te rekordy tak wyśrubowane i te wyniki tak wysoko, niezbędne. Autentycznie to jest niezbędny temat. No powiem Wam, że ja na przykład jestem w ostatnim czasie, naprawdę, to pewnie Ty nie jesteś jako bokser z prawdziwego zdarzenia, ale ja naprawdę w ostatnim czasie jestem strasznym fanem Fame MMA. I teraz tam na przykład, śmiejesz się, ale ja lubię te wszystkie dramy i dymy, które tam są. Tak, więc dlatego ja jako wielki fan tutaj pana Jacka Murańskiego, który znowu z tym tańculą będzie się tutaj przepykać, to jest niesamowity show, więc właśnie. Więc teraz akurat pytanie do Ciebie, bo też o tym rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy nagrywać. Arek Tańcula ostatnio powiedział, że korzysta z pomocy Psychomotoryki. To tak. I ty się na tym znasz, dlatego to mniej więcej ja można powiedzieć raczkuję i mój przyjaciel Łukasz Mika, on przede wszystkim w Polsce się tym głównie zajmuje i powiem, że on jest takim trenerem z jajem. Na czym to w ogóle polega? No właśnie, na czym to polega? To jest, można powiedzieć, trening, też może trochę orientacji, trening głowy, ale bardziej z pozycji takiej koncentracji uwagi, dokładnie. Nawet w ogóle koncentracji, bo zawodnicy mają dość często problem z koncentracją. I nawet jeżeli mamy zahaczyć o ten... Z czego to wynika? Na pewno telefon robi swoje i ogólnie jakby to, w jakim świecie żyjemy, to na pewno robi bardzo duży wpływ ma na to. Natomiast jeżeli chodzi nawet o sam trening mentalny, o którym mówiliśmy, że na przykład w Polsce wiele zawodników jakby to omija, ucieka od tego, ale my Polacy mamy po prostu coś takiego, że śmiejemy się z wielu rzeczy i u nas jakby zawodnicy bardzo to lekceważą, uważają, że to nie jest potrzebne, że sami sobie poradzą, że nie będą słuchać głupot od jakichś trenerów, którzy będą im tam mówić różne rzeczy i to jest, wydaje mi się, problem. Znaczy chyba ciągle istnieje taki stereotyp w naszej społeczności, naszej polskiej mentalności, tego, że ludzie uważają psychologa, w ogóle taką pomoc psychologa za słabość. Za słabość. Znaczy, to jest... Jakby ja dostrzegam w tym problem, bo ja wszystko lubię robić inaczej. No właśnie, bo na Twojej stronie internetowej wchodząc, od razu człowiek się dowiaduje, że Ty właśnie chcesz to wszystko ze sobą łączyć, ten trening mentalny z treningiem fizycznym. Znaczy ja sobie nie wyobrażam, że nie da się inaczej. Jeżeli ktoś ma być, można powiedzieć, silnym człowiekiem psychicznie, ma się dobrze czuć ze samym sobą, musi dbać o swoje ciało. No dobrze, nie będziemy dobrze, że tak powiem, funkcjonować. Powiedz mi na przykład, bo dla mnie to jest ciekawe. Jak Ciebie można nazwać? Czy Ciebie można nazwać trenerem personalnym? Czy to Tobie uwłacza, czy wręcz uważasz, że rzeczywiście ten trener personalny taki powinien być i łączyć tą psychomotorykę razem z tym treningiem fizycznym? Znaczy, ja, że tak powiem, nie jestem żadnym psychologiem, nie mam zamiaru być i w sensie, ja miałem bardzo duży problem ze sobą. Tak. I ja zacząłem siebie ogarniać w życiu, cieszę się, że jestem gdzie jestem i naprawdę cały czas się rozwijam i, że tak powiem, jakie było pytanie? Jak mnie można nazwać? Tak, jak Ciebie można nazwać? Trenerem osobistym, dokładnie, bo ja po prostu pomagam ludziom jakby osiągać wyniku w życiu, czy to sportowym, czy osobistym, jakby staram pokazywać się proste narzędzia, bo z rozwojem osobistym to, co mnie bardzo kuje, że jakby kojarzony jest z czymś takim, że myśl pozytywnie, cały czas jakby tak, to no nakręcanie, no ale my wychodzimy do ringu i nie ma tego pozytywnego myślenia, jest problem. I jakby to się zrobiło modne, ale kurczę, no niestety w pewnych przypadkach to nie działa. I właśnie w tym treningu mentalnym, no ja się nie zgadzam z wieloma trenerami, bo sam po sobie zauważyłem, że te rzeczy nie działają. Bo miałem pewnych bogów i... A na sam koniec tej rozmowy, Paweł? To znaczy, no ja przede wszystkim tak mam w pamięci jeszcze występy naszych polskich zawodników, pięściarzy, amatorów. I nie mam teraz na myśli tutaj Jerzego Kuleja czy jego latach, tylko później tych młodszych moich kolegów, którzy niedawno pokończyli kariery amatorskie. Czy Gortat na przykład, brat naszego mistrza koszykarza. I on po prostu, oni byli świetni, oni naprawdę nie ustępowali czołówce światowej, europejskiej, ale wyjeżdżając na walki zagraniczne, europejskie, na ringach światowych, europejskich, spalali się i przegrywali. To był problem ten mentalny, bo naprawdę umiejętnościami nie odbiegali, ale i świetnie sobie radzili na podwórku tutaj polskim, na meczach ligowych, naprawdę te walki były na takim wysokim poziomie. Czy był Robert Milewicz, ten, który mieszkał kiedyś w Poznaniu, świetny kiedyś pięściarz. I oni po prostu, Robert akurat nie kojarzy z tych występów takich zagranicznych, ale wiem, że polscy pięściarze po prostu spalali się na walkach takich Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Puchar Świata. Tam nie osiągali tych wyników takich. No dobrze, to powiedzcie mi, już tak podsumowując naszą rozmowę, czy w chwili obecnej, jeżeli któryś z nas chciałby poszukać sobie trenera personalnego, osobistego, jak zwał, tak zwał, to powinniśmy patrzeć na kogoś takiego, kto rzeczywiście bierze pod uwagę również ten rozwój psychiczny, czy tego sobie szukać dodatkowo? Przede wszystkim kogoś, kto rzeczywiście tym się zajmuje. My rozmawiamy już... Chcemy brać o amatorskim, amatorsko się brać do sportu. Zdecydowanie zawsze warto skorzystać i nawet dla samego siebie zobaczyć po prostu, jakie efekty to przyniesie taka współpraca. No na tej niwie takiej zawodowej to jest niezbędne moim zdaniem, na tym poziomie teraz, na którym boks jest, na którym sport w ogóle jest w tym momencie. Natomiast tak amatorsko to tak samo warto skorzystać, bo to no, w Stanach na przykład ludzie sobie raz w tygodniu, w piątek po prostu ciężkim tygodniu idą do psychoterapeuty, do psychologa, po prostu pogadać na pół godziny, godzinę i traktują to jako profilaktykę. To jest coś zupełnie normalnego, ta nasza dusza to też trzeba ją uleczyć, to jest taki lekarz duszy, ten psycholog i to jest norma. No, w Polsce jest to ciągle, jesteśmy do tyłu z tym. No, fajnie, że o tym mówimy tutaj, o tym się coraz więcej mówi. No, sportowcy już to wiedzą, mam kolegów w KSW, w boksie zawodowym i coraz więcej osób, chłopaków korzysta z pomocy trenera mentalnego, no ale ciągle jest to jeszcze za mało moim zdaniem, żeby te wyniki odnosić takie... Dlatego warto byście Państwo weszli na Instagramy i Pawła Kołodzieja i Filipa Herdusia, ale na Instagramie jest chyba Herdus, z tego co pamiętam. Tak więc możecie skorzystać również z ich pomocy, a to są naprawdę najlepsi specjaliści. To co? Idziemy do kuchni. Tak? To idźcie, tak, idź do kuchni, zobacz co tam przygotowała dla nas dzisiaj Patrycja. A ja już czekam na kolejnych gości. Dzięki. Dzięki. Dziękuję. Cześć, Patty. Cześć. Co tutaj dzisiaj robimy? Teraz robimy carbonarę. O mniam. Śmietana czy bez śmietany? Z. Co to za carbonara ze śmietaną? Nie wiem. No żadna, właśnie żadna. A myślałam, czy pytasz mnie. Nie, carbonarę robi się bez śmietany i właśnie dlatego Cię spytałam, czy z, czy bez, bo prawdziwa carbonara jest właśnie bez śmietany. A w Polsce niestety w większości restauracji, gdzie jest ta kuchnia włoska, no mamy śmietanę, gdzie to przekreśla w ogóle całą restaurację, przynajmniej w moich oczach. No tak, bo to same jajeczko się wrzuca, tak? Same żółtko wymieszane z parmezanem i ja dodaję odrobinę wody po makaronie, wtedy taki fajny sosik się robi. To nie takie suche to nie będzie? Nie. Nie będzie suche, do tego musisz mnie nauczyć, będę gotować. Zapraszam. Krok po kroku. To powiedz, co jest nam potrzebne jeszcze? Boczek. Boczek, tutaj zaraz go będę podsmażać, już sobie przygotowałam. Makaron, spaghetti, jajka, pieprz, parmezan, mam obecnie w lodówce i tyle. Okej, no dobra, to zaraz przyjdę. Idę teraz zobaczyć, co się dzieje na naszej kanapie. I przyjdę, będę próbować. Zapraszam. A ze mną już są kolejni goście. Widzę, że Margaretka do nas wraca. Cześć. Jest ze mną Magdalena Surmacz oraz blogerka Marta Pardiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Co, mamy wyjątkowy temat. Nie. Tak. Nie. Zaczynaj. Nie. No zaczynaj. Patryk, przestań. No zaczynaj. No przestań. Przepraszam, ona nie wie, z czego się śmiejemy. Naszym tematem jest rozmiar ma znaczenie, a to ja pisałem scenariusz. I ona myśli, że o czym innym będziemy rozmawiać. Nie. Tak. Tak. O tym samym pomyślałam na początku. Okej, no dobra. Do tego tematu byłaś przygotowana? Czy rozmiar ma znaczenie? Tak. No. Czyli też przyjechałaś tutaj rozmawiając o rozmiarze penisów? Nie. Aha, no to dobrze. Nie. Bo, nie. Ja właśnie, słuchajcie. Ale o tym pomyślałam. Ale o tym pomyślałaś, jak napisaliśmy do ciebie. Na początku tak, ale mówię, no chyba raczej nie. Nie. No jesteś również, oprócz tego, że jesteś blogerką, jesteś również fotomodelką, prawda? Tak. Więc dlatego też zaprosiliśmy ciebie i zaprosiliśmy Martę, która jak widać, jesteście różnej postury. Chcielibyśmy z wami porozmawiać, czy właśnie ten plus size, czy ten klasyczne 36 dzisiaj bardziej jest potrzebne modzie, bardziej jest potrzebne w codziennym życiu, bo marki odzieżowe, już nawet te największe, skupiają się teraz na tym, żeby rzeczywiście pokazać te realne kształty dziewczyn, a nie tylko te wieszaki. Jak to wygląda z waszej strony? Nie wieszaki, nie? Bo to też jest jednak takie obraźliwe. Teraz nawet w Primarku są dwa rodzaje takich tych manekinów, jeden jest większy. Tak. To prawda, firmy się bardzo, bardzo rozwijają, co bardzo mnie cieszy, bo jednak ludzie są różni, każdy ma inną posturę, więc fajnie jest zobaczyć rozmiary 42, 44 i wyżej, i wyżej, i wyżej. Tak jak wspomnieliście, duże firmy też już wprowadzają, chociażby H&M+, Zara nawet już powoli wprowadza, ASOS też wprowadza, to wszystko cały czas się rozwija. Wreszcie może dostrzegli, że kobiety potrzebują tego, no, nie muszą zakładać worków pokutnych, szat babci, jak to się mówi, tylko mogą się ubrać modnie w zwykłych sieciówkach, bo są tam dostępne dla nich rozmiary. No zapewne teraz twoja skrzynka, powiedzmy w DM-ach na Instagramie pewnie już się... Jezus, jak to teraz powiedzieć? No jest po prostu wypchana prawdopodobnie wiadomościami, bo tych firm jest coraz więcej, prawda? Tak, to prawda. Które chcą, żeby bardziej kobiece... Tak, to prawda. Polskie marki bardzo się rozwijają. Na przykład Karko, które tworzy już od długiego czasu dla kobiet plus size, ma też swoją markę Grandi, która jest dla kobiet szczuplejszych. Ale i Kawarici, te polskie firmy coraz więcej. 20 in Love, które również szyje plus size, to robi naprawdę duże rozmiary, nie do 44, tylko nawet do 52, 54, 56, no bo plus size jednak no, jest rozległe, możemy mówić o 40, a możemy również mówić o 54 nawet. A jak to wygląda z punktu naszego 36? Generalnie podobnie, bo wiadomo, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, każdy ma swoje rozmiary i często jest tak, że po prostu nie mamy na to wpływu, tak, czy rodzimy się z takim rozmiarem czy innym. Uważam, że rzeczywiście jeszcze do pewnego momentu był taki, może nie przesąd, ale takie przekonanie, że tylko, nie wiem, dziewczyny, które mają mniejszy rozmiar są atrakcyjne, czy tylko one mogą reklamować różne rzeczy. Bardzo mnie cieszy, że to się zmienia i że jakby ta świadomość, że tak naprawdę i sama akceptacja różnych rozmiarów się jakby poszerza i że te marki modowe też jakby starają się nie reklamować czy pokazać tylko dziewczyn właśnie w tym mniejszym rozmiarze, ale też w tym większym, więc uważam, że to jest bardzo na plus, natomiast też jakby tutaj no, zachowajmy równowagę w moim przekonaniu, to znaczy nie idźmy w stronę, że tylko nie gloryfikujmy tylko, nie wiem, na przykład rozmiaru 36, ale nie gloryfikujmy też, że tej tylko ciało pozytywności, tak? Że, musi być złoty środek. Tak, dokładnie, tak uważam, więc u mnie jak najbardziej się to sprawdza, ja zawsze się cieszę, jeśli tak, nie wiem, no, pierwszą taką marką kosmetyczną chyba była Ada, która tak właśnie pokazała, że kobiety w różnym rozmiarze mogą być atrakcyjne i bardzo mnie to cieszy, aczkolwiek uważam, że jeszcze mamy w Polsce z tym problem i jeszcze nie wiem, czy tutaj potwierdzisz moje zdanie, ale uważam, że jeszcze to nie do końca jest tak, że jest ta pełna akceptacja kobiet, które są w większym rozmiarze, a wiem to bardzo dobrze, ponieważ jak byłam w okresie dojrzewania, ważyłam jakieś 20+ kilo więcej niż teraz i spotykałam się z ogromnym hejtem, spotykałam się z absolutnym niezrozumieniem, tylko wobec nie tylko jako od rówieśników, ale też od nauczycieli, którzy bardzo często mnie... A ty, Magda, spotykasz się z hejtem? Oj tak. Naprawdę? Teraz już trochę mniej, ale tak. W programie Usłyszcie nas był odcinek, w którym był urywek, jakie teksty dostajemy do skrzyneczek typu zabij się. O Jezu. To jest standard, weź się zabij, coś w tym stylu. To jest takie na porządku dziennym, już do tego przywykłyśmy. Także jak nie ma w tygodniu takiej wiadomości, no to... Ale co kieruje takim człowiekiem? No, bo nie wiem, ja też jestem tego ciekawa. Ja powiem sobie, że mnie trudno zaskoczyć, ale w chwili obecnej no zaskoczyłaś mnie. Jak może ktoś komuś napisać zabij się? Zabij się, tak. Jesteś gruba, zabij się. No, to jest taki standardzik, nie? No oczywiście całe życie będziesz sama, twój facet cię rzuci, wyglądasz jak ulana świnia. O, to są takie standardowe teksty, nie? To jest... I zazwyczaj z anonimowych kont. Oczywiście nikt się nie podpisze pod tym imieniem i nazwiskiem, nie? No. Jest już mniej faktycznie, ale dalej jest ten problem. Dalej jest, ludzie myślą, że jak my wyjdziemy, osoby plus size, na ulicę, czy gdzieś tam odkryjemy trochę ciała, to jest już promocja otyłości. No. No przecież osoba niepełnosprawna, która nie umie jedzie na wózku, no nie promuje niepełnosprawności. No i dalej jest to takie... Czy problemem jest to, że jest takie w Polsce przyzwolenie na ten hejt w internecie, tak? Dlatego, że ktoś jest anonimowy, nie jest absolutnie karany za to, co napisze i nie bierze żadnej odpowiedzialności za to i myślę, że też nie myśli o tym, że ktoś będzie, nie wiem, że będzie mu przykro. Naprawdę są różne osoby i są osoby, które się przez to załamują i które kończą jakby swoją twórczość w internecie, bo to po prostu nie wytrzymują. No tu akurat mówimy w aspekcie rozmiarów, ale ten problem dotyka tak naprawdę każdego innego też tematu, tak? To, że ktoś ma starszego męża, ktoś ma młodszego chłopaka, no jest to straszne i ja też nie spotykam się i to może nie odnosi się do dobra, a dziewczyny, to już może na sam koniec naszej rozmowy. Co byście radziły innym kobietom, które siedzą teraz przed ekranami komputerów, telefonów, telewizorów i nas oglądają. Co byście radziły, jeżeli chodzi o ten rozmiar? Lepiej czuć się, lepiej być w swoim ciele i czuć się po prostu z tym dobrze i się zaakceptować, czy lepiej walczyć o tą wymarzoną sylwetkę? Ja generalnie uważam, że i to co mogę doradzić, że po prostu, że każda kobieta powinna dążyć do takiej sylwetki, w której się będzie najlepiej czuć. Jeżeli jest sylwetka, w której się dobrze czuje, no to też w niej zostanie, bo też umówmy się, że może nie tylko w Polsce, ale jest taki jakby trend na to ciało fit, na to, że trzeba być wyrzeźbionym, zadbanym, szczupłym, natomiast no też jakby tu mówiłam to wcześniej, ta świadomość swojego ciała i tego, jeśli się dobrze w nim czujesz, to po prostu w nim zostań. Nie, kobiety czasem na siłę się zmieniają, bo chcą, nie wiem, bo chcą być w rozmiarze XS, a nie w S, tak? Albo że chcą, nie wiem, mieć sześciopak na brzuchu, ale tak naprawdę one nie wiedzą, czy będą się czuć wtedy lepiej czy gorzej, bo tak naprawdę wszystko jest w psychice, więc jeśli coś się czuje dobrze w ciele, w którym jest, to po prostu jest super i po prostu no i to tego nie zmienia. Przede wszystkim zdrowie, nie? Zdrowie, a rozmiar nie ma znaczenia tak naprawdę. Robić swoje i nie przejmować się niczym. Dokładnie. Widzisz, a ty się zastanawiałaś, o czym będzie nasz temat. Dziękujemy bardzo. My teraz przechodzimy dalej, ponieważ z nami teraz będzie nie tylko Patrycja Rygusiak, ale również mamy dla was pewną niespodziankę związaną z tym tutaj. I jak tam? Świetnie, właśnie podsmażam boczuś. Czuję, jak pachnie pięknie. Makaron właśnie za sekundę odleję, bo już się skończył gotować, tylko już przeszliście, więc to zostawię. A tu mam przygotowane żółtka z parmezanem. Dobra, to jest najważniejszy etap. Ja jestem ciekawa. Tak, tego. Najważniejszy etap. No, jestem ciekawa. Poczekamy, aż się usmaży. To możemy zostawić na chwilę, możemy przejść tutaj. Ser należy wymieszać z żółtkami. Aha, ile żółtek? Tu dałam 4 żółtka. I to musi być konsystencja? Macie po prostu wymieszać. Okay. Więc mieszamy albo widelcem, albo różdżką. Ej, to jest strzela. O Jezu, przypala się. Nie, to się nie przypali. Jezu, ja nie umiem. Ja nie potrafię. Tu sobie robimy. Dodajemy odrobinę wody po makaronie. A to jest to, o czym mówiłaś, prawda? Tak. I na tym etapie dodajemy. No, żeby tak, tutaj. Tak, to jest w ogóle do makaronów, do jakichkolwiek sosów makaronowych warto jest dodać właśnie wody z gotującego się makaronu. Dlaczego? Bo gotując makaron osadza się tam semolina. I po prostu ten, no, jest smaczniejsza, tak bym powiedziała bardziej. Dobra, sosik gotowy. Zaraz to jeszcze powietrzymy. Dokończę smażyć boczek, odleję makaron i będzie gotowe. No to mieszam i będzie gotowe. Okej, czyli jak przyjdziemy... Więc możecie przyjść na ostatni etap. Dobra. Tutaj boczuś dodaję oczywiście razem z tłuszczykiem. W wersji fit można to masełko tutaj, ten tłuszczyk odcelić. Dobra, to my idziemy zobaczyć, co się dzieje u Patryka. A ze mną już są nasi kolejni goście, właściciele projektu, tak można to nazwać, projektu Cyberneon, Michał Petrykowski i Piotr Kędzierawski. Dokładnie, witam. Cześć chłopacy. Witam. Czy witamy. Moda na neon wróciła? Oczywiście, jak widać, tak się właśnie dzieje, aczkolwiek wchodzi ona dosyć powoli. Właśnie, i wy tworzycie te neony trochę inaczej niż ludzi, których teraz ja oglądałem osobiście na Instagramie, bo oni tworzą z tych pasków LEDowych. To są te sama technologia, tylko że my mamy swój sposób, że wygląda to jeszcze lepiej niż oni to robią, dlatego wyróżniamy się pod konkurencją. No i teraz, no dobra, powiedz mi, jak możemy podejść z tą kamerą bliżej? To jest neon LED, to nie jest neon szklany, czyli nie gaz. Ja wiedziałem, że on nie jest szklany, ale nie wiedziałem, o co tutaj chodzi. Tak chodzi o kwestię projektu, wszystko wykonujemy od zera, my jesteśmy producentami tego, mamy swoją firmę, no i każdy projekt robimy ze staranną dokładnością, dlatego tak to wygląda. Wiesz co, ja przepraszam, że to jest pewnie twoja tajemnica, ale czy to jest coś takiego, jak kiedyś były te opaski i się szło na imprezę? Nie, to jeszcze co innego, ale coś podobnego, nie? No dobra, ale zaczęliście niedawno. W lutym założyliśmy firmę Cyberneon. I nie wyrabiacie? Nie wyrabiamy się, mamy tyle projektów do wykonania, tyle klientów, no jest duże zapotrzebowanie na neony i nie mamy rąk do pracy, żeby to wszystko nadrobić. Jeszcze zobaczmy tutaj te może, co ludzie zazwyczaj u was zamawiają? Zazwyczaj to są imiona, więc to nas zdziwiło, no bo fajne przedmioty, fajny wystrój do kuchni, ale bardzo ludzie przyciągają uwagę do swoich imion pseudonimum, tak? Tak samo jak ty zamówiłeś sobie DNA, tak samo imiona, pseudonimy. No właśnie. No właśnie. Naszemu koledze mieliście wysłać, napisałem Matek. Myślamy, mamy stworzone. Teraz na Fame MMA. Jest Matek, będzie promocja na Fame MMA. Jak wygra, to jak najbardziej. No, jak wygrasz, to dostaniesz. Super. A co chcielibyście jeszcze powiedzieć o tych neonach? Powiedzcie mi. Bo wróciła teraz ta moda, która była wiele lat temu, że nasze polskie ulice były wręcz kipiały, oświetlały te nasze polskie ulice, tylko te piękne neony. Trzeba po prostu sprawić, żeby znowu stały się mainstreamowe. Tylko, że my tego nie pamiętamy, no bo my przeżywamy... My nie jesteśmy z tych roczników. To ile wy macie lat? No rocznik 97 na przykład. Tak jest. Ja także przeżywamy... Młodzi inwestorzy. Przeżywamy to pierwszy raz, więc dla nas to jest szał, co było kiedyś. No. No super. I jak ile trwa wykonanie takiego neonu? Jak jeden projekt to jakieś 12 godzin pracy przy jednym projekcie. Tak, ale jak człowiek dzisiaj zamawia, to kiedy jest u niego? No, celujemy tak w okres czasu od 2 tygodni do no maks 3. To zależy oczywiście też ile po prostu mamy zamówień naraz w danym okresie czasu. Super. I jak do was można dotrzeć? Instagram najczęściej. Strona internetowa, Facebook, socjalne media. Cyberneon.pl. Dokładnie tak. No i pięknie, to my w takim razie dziękujemy chłopakom. Przejdźmy do naszej kuchni, w której już jest... Carbonara. Co to za kaszelek? Nie wiem, ale nie COVID, mam nadzieję. Dobra, ja próbuję. No, na sam koniec. Co tu robimy? Tak, tu mamy makaron wymieszany z boczkiem. Oczywiście wlałam tutaj tłuszczyk. Jak odcedzimy makaron, musimy poczekać za 2-3 minuty, zanim wlejemy naszą masę, żeby się po prostu to nie ścięło. No tak. Bo tego nie chcemy. No i mieszamy. Mogę spróbować? Możesz spróbować. Proszę. A mogę z garnka? Tak, proszę. A ty co? Nie ręką. Nakarm mnie. Jak ręką? Widziałaś kiedyś, że jadł makaron ręką? Nawet ja się z tym nie spotkałem. Ja próbuję czasem gorące i wiesz. Tylko trzeba jeszcze dosolić raczej. Nie. Sól jest szkodliwa. No w małych ilościach tutaj... Środka. Tutaj boczuś jest sam w naprawdę sobie potrafisz gotować. Dziękuję. Aż teraz nie wiem, co powiedzieć. No właśnie. W takim razie na wytrawnie wyjątkowo. My będziemy się zajadać teraz, a zapraszamy was już za tydzień na kolejny odcinek naszego programu DNA Studio. A przed nami nasz gość, specjalny gość muzyczny. Wielkie brawa!